I oddaję głos panu profesorowi Tadeuszowi Stryjakiewiczowi. Teraz o klasie kreatywnej w ośrodkach metropolitalnych Europy będziemy słuchać. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Dziękuję Instytutowi Sobieskiego za to zaproszenie. Myślę, że ja będę kontynuował myśli, które zostały wyrażone przez moich poprzedników, tyle tylko, że w nieco w innym kontekście. Chcę państwu przedstawić wyniki jednego z projektów międzynarodowych, w których brałem udział, a które właśnie dotyczą tych kwestii, o których mówiliśmy. A więc przede wszystkim tu jest w tytule klasa kreatywna. Ja raczej będę mówił być może o sektorze kreatywnym, żeby tutaj nie być posądzanym o jakieś takie konotacje z metodologią marksistowską, bo nie tego projekt dotyczy. Proszę państwa, we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym szczególnego znaczenia nabierają obszary, bo tutaj będę się zajmował właśnie tym kontekstem takim porównawczym przestrzennym, a więc miasta, regiony, które związane są z kształtowaniem się gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy. Mam tutaj różne terminy, których się używa, regiony innowacyjne, uczące się, kreatywne, regiony wiedzy. Nie chcę tego szczegółowo omawiać. Natomiast wydaje mi się, że warto na początku zdefiniować tutaj, co ja będę rozumiał pod pojęciem sektora kreatywnego. Otóż tworzą ten sektor te rodzaje działalności, w których znaczna część wartości dodanej ma charakter niematerialny, a symboliczne wartości produktów, takie jak na przykład marka, design, są równie istotne jak ich wartości użytkowe. Miałem ostatnio okazję uczestniczyć w jubileuszowej uroczystości profesora Alana Scotta, jednego z wybitnych przedstawicieli tzw. szkoły kalifornijskiej, który wprowadza wręcz pojęcie, które macie państwo tutaj podane na dole, poznawczo-kulturowego kapitalizmu, który bardzo silnie podkreśla znaczenie związku między procesami uczenia się, kreatywności i innowacyjności. Wydaje się, że współcześnie coraz więcej dziedzin działalności gospodarczej zajmuje się produkcją dóbr i usług, w których w taki czy inny sposób istotne są ich cechy właśnie estetyczne, symboliczne, semiotyczne. Nie chcę tutaj wdawać w dyskusję akademicką na temat tego, co my rozumiemy przez pod pojęciem działalności kreatywnej, sektora kreatywnego. Pokazuję państwu tutaj różne klasyfikacje. Myślę, że zwłaszcza tutaj młode pokolenie powinno się zainteresować szczególnie tego rodzaju działalnością, gdyż wiem sam, że sporo moich studentów pracuje w tej chwili w takich dziedzinach jak reklama, jak architektura, jak wzornictwo, jak oprogramowanie komputerowe. Tutaj mamy jeszcze inny podział właśnie tego sektora kreatywnego, który w projekcie, jaki realizowaliśmy, nazwany został sektorem kreatywnej wiedzy, gdzie właśnie podzielono to z jednej strony na działalności twórcze, ale z drugiej strony na działalności o dużym wykorzystaniu wiedzy, a więc także te działalności, które obejmują no, na przykład usługi dla biznesu czy sektor badawczo-rozwojowy i szkolnictwo wyższe. Proszę państwa, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego współcześnie wyznacza nową jakość przestrzeni, czy nową jakość rozwoju społeczno-gospodarczego. Z drugiej strony stanowi interesujące pole, nową perspektywę dla badań naukowych, ale myślę, że to, co dla nas jest najistotniejsze, to to, że stanowi także wyzwanie dla polityki społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, także w kontekście praktyki planistyczno-decyzyjnej. Myślę, że jeśli dyskutujemy o przyszłej wizji Polski, to właśnie rozwój tego sektora kreatywnego, czy klasy kreatywnej jest pewnym wyzwaniem dla naszego kraju w XXI wieku. Sądzę, że wynika ono z jednej strony z tego, co związane jest także z procesem globalizacji między innymi, ze spadkiem znaczenia tradycyjnych zasobów i czynników rozwoju. To nie znaczy, że ja chcę negować tutaj znaczenie na przykład przemysłu, czy nawet tradycyjnych gałęzi przemysłu, no jednakże nie tutaj będą największe, powiedzmy, przyrosty nowych wartości, czy największe przyrosty produkcji, wartości produkcji i usług. Ale z drugiej strony chodzi także o potrzebę wykorzystania rodzimego kapitału intelektualnego, tworzenia nowych miejsc pracy dla wykształconej młodzieży. Myślę, że o tym będziemy jeszcze mówić także w następnej sesji.
i z tego względu wynika znaczenie zajęcia się tym sektorem. Nie będę omawiał, proszę Państwa, tutaj koncepcji teoretycznych. Narodziły się one już 30 lat temu, ale właściwie początek obecnej dyskusji jest związany z nazwiskiem Richarda Floridy, który stworzył taką koncepcję klasy kreatywnej, później mówił o miastach kreatywnych, regionach kreatywnych. Istotą tej koncepcji jest to, że dotychczas najczęściej mówiliśmy o tym, że powinniśmy tworzyć dobry klimat dla przyciągania biznesu, tak w sensie niskich podatków, dobrej infrastruktury. Florida trochę tę sprawę odwraca. Czy odwrócił, to znaczy, że mówi, że także musimy tworzyć dobry klimat dla ludzi, dla życia ludzi, dla przyciągania właśnie tych najbardziej kreatywnych, przedsiębiorczych ludzi, bądź zatrzymywania ich w naszych miejscach. A więc to, o co nam chodzi, to o pewien ścisły związek między dobrym klimatem dla biznesu, dla inwestycji, a dobrym klimatem dla ludzi, w sensie jakości życia tych ludzi. Proszę Państwa, Florida pokazał tutaj taki przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie widzimy, że ten sektor zatrudnia już blisko 30% ogółu zatrudnienia, ale proszę zobaczyć wysokość zarobków, które są tam znacznie wyższe. Oczywiście tu możemy dyskutować na temat statystyk. Niemniej jednak wzrastająca rola tego sektora jest faktem. I tutaj są najważniejsze, można powiedzieć, streszczenie najważniejszych idei związanych właśnie z tym sektorem kreatywnym czy z klasą kreatywną, że przepływ ludzi jest tu równie ważny jak przepływ kapitału fizycznego. Dalej, że ta klasa twórcza osiedla się w takich miejscach, w takich miastach, w takich regionach, gdzie występują czynniki, które on określił jako 3T, a więc technologia, talent, tolerancja. Pojawia się po raz kolejny słowo talent, o którym tutaj dzisiaj tyle mówiliśmy. Proszę Państwa, to wszystko dotyczyło Stanów Zjednoczonych. Myśmy postanowili zweryfikować te wszystkie hipotezy w warunkach europejskich. I stąd ten międzynarodowy projekt, którego nazwę tutaj Państwo macie podaną, który w sumie trwał ponad 4 lata, a którego celem było właśnie zastanowienie się, jakie są uwarunkowania kształtowania się miast, regionów, tej kreatywnej wiedzy tak zwanej w rozszerzonej Unii Europejskiej, a więc ten projekt w znacznym stopniu wziął pod uwagę właśnie te nowe kraje członkowskie, w tym Polskę. No i drugie, postanowiliśmy się zająć w tym projekcie nie tylko twardymi czynnikami, o których najczęściej się mówi, ale także tak zwanymi czynnikami miękkimi, które również tutaj Państwo macie wymienione na ekranie. Zakres przestrzenny tego projektu, tych badań obejmował nie tylko miasta znane jako takie ośrodki kreatywne, jak na przykład Barcelona, Amsterdam, prawda, stolice niektórych państw, ale także miasta mniej znane w naszej części Europy, w tym Poznań, ale także Rygę, Lipsk, Sofię na przykład, które właściwie dotychczas nie były, można powiedzieć, jakimiś ikonami tego sektora kreatywnego czy klasy kreatywnej. Wiele różnych publikacji na ten temat powstało. Ja chcę przejść od razu do wyników, także pod kątem, można powiedzieć, tego, co nam się w Polsce tutaj może z wyników tego projektu przydać. Otóż Florida i początkowo nasi koledzy z Zachodu chcieli dzielić te wszystkie czynniki związane z rozwojem tej klasy kreatywnej, sektora kreatywnego na dwie grupy. Twarde, a więc te mierzalne, bardzo takie wymierne i liczne czynniki miękkie, które tu Państwo macie również wymienione. Okazało się, że zwłaszcza w naszym regionie Europy, ale także w Europie Południowej, bardzo istotną rolę odgrywają pewne czynniki o charakterze osobistym, takie jak właśnie na przykład związek, bliskość rodziny, prawda, różne więzi nieformalne. Nie będę Państwu przedstawiał szczegółowo wyników, ja tutaj specjalnie je zamieściłem w wersji internetowej, żebyście potem mogli Państwo sobie to ewentualnie porównać, ale widać, że właśnie to jest jedna z cech, które wyróżniają tutaj nasz kraj, czy nawet można powiedzieć szerzej nasz region. Bardzo duża rola tych czynników o charakterze nieformalnym i myślę, że to powinniśmy wziąć w przyszłych także naszych tutaj rozważaniach pod uwagę, kiedy dyskutujemy o przyciąganiu inwestycji. Czy zwłaszcza w sektorze kreatywnym. Okazało się ponadto, że nasza klasa kreatywna wcale nie jest tak mobilna,
jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w Amsterdamie, czy w Dublinie. A więc, że także cechuje się znacznie większym stopniem związania z miejscem, zasiedzenia. To znaczy, że zapewne ci młodzi ludzie tworzący firmy kreatywne, być może oni nie chcą wyjeżdżać na zachód, prawda? Że niejako w wypowiedziach, a było tych wypowiedzi w sumie ponad 6 tysięcy w badaniach ankietowych, okazywało się, że oni wykazują bardzo silny związek z miejscem. Tak więc do tych wyników badań, które do tych słynnych 3T Richarda Floridy, wyników badań amerykańskich, myśmy niejako dołożyli 3 dodatkowe elementy, a więc, że ważne są dotychczasowe ścieżki rozwoju. Nie da się stworzyć tego sektora kreatywnego tak niejako mechanicznie poprzez pewne deklaracje. Dalej, że bardzo istotny jest związek z miejscem, cechy tych różnych miejsc, a więc chodzi właśnie o tworzenie tych sprzyjającego klimatu dla życia ludzi i te sieci personalne, o których mówiłem poprzednio. Proszę Państwa, zidentyfikowaliśmy w naszych badaniach 3 typy obszarów sukcesu, można powiedzieć, w dziedzinie rozwoju sektora kreatywnego i one wiązały się z jednej strony z kulturą czy działalnościami kulturalnymi, z drugiej strony z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych czy z równowagą tych działalności, ale proszę zauważyć, że nie ma tutaj żadnego z ośrodków Europy Środkowo-Wschodniej, także nie ma tutaj naszego kraju, co potwierdza w jakim sensie to, o czym mówili moi przedmówcy. Kolejna typologia dotyczy tych czynników lokalizacji rozwoju sektora kreatywnego. Okazało się, że tutaj nie można mówić o jakimś jednolitym typie rozwoju, o jednolitym modelu lokalizacji, że właśnie w naszych warunkach te więzy osobiste odgrywają bardzo dużą rolę, relacje nieformalne, ale także, że w naszych warunkach negowanie tych tradycyjnych czynników rozwoju i lokalizacja, więc takich chociażby jak infrastruktura komunikacyjna, choćby ze względu na te wieloletnie zaniedbania, ciągle tutaj negowanie ich roli jest jeszcze przedwczesne. Dalej, że zachodzi proces koncentracji przestrzennej owych działalności twórczych i to zarówno w skali międzyregionalnej, tutaj zdecydowanie dominują ośrodki metropolitalne. Tu oczywiście powstaje pewna kwestia dla praktyki, a co z rozwojem sektora kreatywnego na peryferiach? Myślę, że to jest istotny problem także dla Polski, ale z drugiej strony chodzi tutaj także o koncentrację wewnątrz obszarów metropolitalnych, a więc chodzi o tworzenie właśnie dzielnic kreatywnych tak zwanych. Tak? Tutaj trzeba by się zastanowić nad tym, jaka jest rola planowania przestrzennego w tworzeniu przestrzeni publicznych, miejsc wymiany idei, pomysłów, które spełniałyby no, taką rolę choćby jak te słynne kafejki w Dolinie Krzemowej, prawda, gdzie rodziły się te pomysły i innowacje. Czy możemy pozostawić rozwój przestrzenny miast tylko deweloperom na przykład, prawda? Więc widać, że wyniki tych badań pociągają za sobą szereg konsekwencji natury praktycznej. No i właśnie te konsekwencje natury praktycznej generalnie sprowadzają się do kilku takich tez. A więc po pierwsze, że zmniejsza się znaczenie kosztowych tych czynników lokalizacji na rzecz czynników kapitału ludzkiego, o którym tu już była mowa, a więc choćby to, o czym mówił mój przedmówca, umiejętność współpracy, kwestia zaufania, kwestia zdolności przystosowywania się do szybkich zmian. Mówi się, że wiek XXI będzie wiekiem ryzyka. Jest to niewątpliwie, myślę, pewne też wyzwanie dla naszego kraju, dla naszego systemu kształcenia. Dalej, proszę zwrócić uwagę także na to, że czeka nas, myślę, zmiana sposobu myślenia o ścieżkach rozwoju miast i regionów. Tradycyjnie zawsze nam zależało na tym, żeby tworzyć dobre warunki, te twarde tak zwane do przyciągania inwestorów, a więc niskie podatki, na przykład dobra infrastruktura, prawda, to miało tworzyć nowe miejsca pracy. Tymczasem w świetle także wyników naszych badań wynika, że jednocześnie, bo to nie chodzi o negację tych tradycyjnych koncepcji, jednocześnie powinniśmy właśnie myśleć o tworzeniu dobrych warunków do przyciągania tych kreatywnych, przedsiębiorczych ludzi lub zatrzymywania ich na naszym terenie. To będzie powodować, że oni poprzez zakładanie własnych firm będą tworzyć efekt nożnikowy, który także będzie generował nowe miejsca pracy. No i wreszcie
zmiana polityki, która powinna sprzyjać rozwojowi tego sektora poprzez nacisk także na społeczno-kulturowe i edukacyjne podstawy rozwoju, regionalnego rozwoju gospodarczego. Dalej, to o czym będzie mowa w następnej sesji, że istnieje ścisły związek rozwoju z procesami mobilności społecznej. Dalej, że musimy obok czynników twardych brać pod uwagę także te tak zwane czynniki miękkie. Kolejne, już powoli zbliżam się do końca, zagadnienie, które chcę omówić, to pewna specyfika uwarunkowań rozwoju sektora kreatywnego w naszej części Europy. Całość tego materiału będziecie Państwo mieli w internecie. Proszę mi pozwolić na wymienienie tylko nielicznych z nich. A więc po pierwsze, że nie da się ukryć, że wkroczyliśmy na ścieżkę tego rozwoju z opóźnieniem. Ale z drugiej strony, że brak nam ciągle jeszcze na przykład rozwiniętych form partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest jednym z bardzo istotnych warunków rozwoju tego sektora. Dalej, że rozwój tego sektora w naszych warunkach następuje mimo braku kapitału, mimo braku instytucji, polityk wspierających i że niejednokrotnie wykorzystuje wcześniejsze elementy, nawiązuje do pewnych wcześniejszych elementów ścieżek rozwoju. No w chwili obecnej wydaje się, że jedną z głównych przewag konkurencyjnych, aczkolwiek myślę, że jest to kwestia do dyskusji, jest relatywnie wysoki poziom edukacji w sensie liczby wykształconych ludzi, aczkolwiek o czym tu już była mowa, nie zawsze odpowiadający potrzebom szybko zmieniającej się rzeczywistości. No i wreszcie sądzę, że jedną z poważniejszych barier, które opóźniają rozwój sektora kreatywnego, jest słabość instytucjonalna i brak spójnej polityki prorozwojowej. Trzeba tu jednak podkreślić, i to wynika z naszych badań, że właśnie ten niedostatek oficjalnych instytucji jest często w sektorze kreatywnym rekompensowany przez nieformalne struktury i działania. I okazuje się, i to wynika z naszych badań, że w rezultacie dynamika zmian we wszystkich regionach metropolitalnych Europy, a także Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Polsce jest stosunkowo duża. Także ten sektor okazuje się nieco bardziej odporny na kryzys, co wynika z naszych ostatnich badań. Pozwólcie Państwo, że na koniec przedstawię takie bardzo konkretne, wybrane cechy wynikające z naszych badań sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. No, gdybyśmy porównali liczbę firm, 27 tysięcy, to jest niemal ta sama, o której wspominał mój przedmówca, firm tworzonych przez absolwentów Massachusetts Institute of Technology, prawda? Tylko proszę zauważyć, że ich struktura jest zupełnie różna, to znaczy, że 96% to są jednostki mikro zatrudniające mniej niż 10 osób, ale z drugiej strony, że jest to rzeczywiście ten sektor, który zatrudnia naszych absolwentów. Ponad 80% ma wyższe wykształcenie. Dalej większość z nich prowadzi te firmy na zasadzie samozatrudnienia, a więc można powiedzieć, że jest to niewielki wydatek na wspieranie zatrudnienia ze strony państwa. Tak więc, proszę Państwa, zmierzając do końca, myślę, że ten sektor kreatywny rzeczywiście pozostaje pewnym wyzwaniem dla naszego przyszłego rozwoju. Ja zakładam, że raczej zamiast odpowiedzieć na pewne pytania, że pozostawię je być może do dyskusji, a być może także do przyszłych przemyśleń. A więc no, myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę, w jakim zakresie ta ścieżka rozwoju, o której wspomniałem, dotyczy wszystkich typów regionów. Co z regionami peryferyjnymi? Ostatnio byłem na konferencji w Nepalu, gdzie także dyskutowano, w jakim zakresie wykorzystać sektor kreatywny do rozwoju rodzimego rzemiosła, czy te koncepcje związane właśnie z sektorem kreatywnym. Myślę, że u nas także być może warto by o tym pomyśleć. Dalej, czy bardziej opłaca się inwestować w import talentów, o czym mówił Florida, czy w podnoszenie kreatywności własnych zasobów ludzkich? Myślę, że ta odpowiedź tutaj jest dosyć oczywista, że za dużo ostatnio tych naszych talentów emigruje, o czym myślę będzie mowa w następnej części
naszego panelu, to znaczy w tym kolejnym panelu, i że warto by się zastanowić nad mechanizmami zatrzymywania tej klasy kreatywnej w naszych warunkach. No i wreszcie właśnie to związane jest z odpowiednią polityką, w tym także polityką migracyjną. Zaznaczam, że chodzi tutaj przede wszystkim o powstrzymywanie nadmiernej migracji tych talentów, które nie wracają później, czy mają bardzo trudne warunki powrotu do kraju. Proszę Państwa, na zakończenie proszę mi pozwolić przytoczyć trzy myśli Alvina Toffler'a, który, jak wiadomo, jest ponad 80-letnim słynnym futurologiem, autorem takich koncepcji, takich książek jak Szok przyszłości, Trzecia fala, Zmierzch władzy. I myślę, że warto, aby te myśli pozostały z nami po tym dzisiejszym panelu. Jest istotne, by mierzyć się z wyzwaniami nowej cywilizacji nie tylko na płaszczyźnie technologii. I taki był cel mojego wystąpienia. Dołożenie, można powiedzieć, do tej płaszczyzny technologicznej tego elementu społeczno-kulturowego, gdyż, jak twierdzi Toffler, największym wyzwaniem jest dziś społeczna transformacja i reorganizacja instytucji. I dalej twierdzi Toffler, i Europa, a zatem i Polska, i Stany Zjednoczone mają zaawansowane technologie, ale ciągle są rządzone za pomocą narzędzi z minionej epoki przemysłowej. Zatem, odpowiadając na pytanie postawione w dzisiejszym panelu, czy próbując odpowiedzieć na to pytanie w kontekście mojego wystąpienia, czy Polacy są narodem nieinnowacyjnym, myślę, że ta odpowiedź jest taka, że rzeczywiście potencjał jest tutaj ogromny, ale to pojęcie innowacyjności, kreatywności należy rozszerzyć na sferę społeczną i instytucjonalną. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy panu profesorowi Tadeuszowi Stryjakiewiczowi.